Dobra, plus po gradobiciu, nie, po jakimś przemyciu, przebiciu. Serio? Może i serio, pokażcie bebechy. Ehe, faktycznie serio. Oszuści z AliExpress. Morgen, siema. Chłopaki, idę dopłacić kasę za Astrę i zapylamy dalej. Piękne, piękne. Gdzież to auto kupiłem w zeszłym tygodniu, zaraz się to okaże. Chwileczkę, sprawdźmy. Manual aby? Manual konwers nawigacji brak. Ale już ładna. Kilka osób pytało ostatnio faktycznie. Dzisiaj chyba czwarty czy piąty. Przepięknej urody. Lecimy dalej. Zapłaciłem resztę kasiorki panu sprzedawcy za to, co kupiłem w zeszłym tygodniu dla widza. Parksolnik przód tył, bezwypadkowa. Skórka wentylowana. Pakiet OPC, czarna podsufita. Jakoś to się nazywało, widzę, sprawdzał. Piękna, bez wypadek. Dopłaciłem resztę i walczymy dalej. Wszystko gra, bo to się musi wszystko kleić, kupy, kropki muszą być połączone. Zdrowia dla państwa, o może smarta. Fur trochę jest. Ja sobie tam nagrywam boczkiem. To nie jest ten, tamten był w benzynie. I był krótszy. Chodźcie, chodźcie, kawałek dalej jeszcze. No nie bądźcie pazerni, przecież nie można 7 aut kupić. Chociaż ostatnio pan Tom... Ostatnio pan Tomek był, kupił, powiem wam, 4 samochody, a jechał po jedno. Pozdrawiam pan Tomka z Katowic. Nie, 3, przepraszam, 3 kupił. Jasny gwint. Ten ładna, tego tu nie było. Tego nie było. Świeżo przywieźli. Tarirarara. Gangsterzy z Warszawy. Zawsze jest tak samo z nimi. Gdzież oni są? Idą. Co to dla nich wybraliśmy w zeszłym tygodniu? Siemandejro. Ok, zupadankę? Już tam idę. Okazuje się, że niebieski jak coś 28500, 19 rok, 150-konny diesel, niewielki przebieg koło 100 wysaczykiem. Żydzi ze mną na wycieczce jest były piłkarz TSP, a drugi chłopak, nie mój oczywiście chłopak, też piłkarz, ale grający w różnych drużynach. Super, chłopaki się wzięli. Proszę państwa, przeplatanie się nowoczesności. Zlajnowiec. Tylko zewnętrzny. Przeplatanie się nowoczesności z... z opowieściami z mchu i paproci. Fajne. Nieprawdaż? No prawdaż, prawdaż. Ale to wszędzie, gdzie nie spojrzysz, wszędzie mech. No nic, można wyczyścić, wymyć, oby pod spodem nie było nic groźnego. Ja! Idę! Czemu on do mnie Mario mówi cały czas? Też ładnie. Coś tam opaki kombinują. Pararatataj. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij,
Ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.